Siema. Takie oszustwo, że film z kamerką. Po prostu się przywitać chciałem. Kilka rzeczy mam do przekazania. I to jest zabawne, bo od kiedy robię ten kanał, to nigdy nie było filmu, gdzie prowadzę jakiś monolog. Jest kilka tematów, co chciałem poruszyć. Mógłbym gdzieś o tym napisać, albo po prostu powiedzieć to na streamie, ale na YouTubie jest was najwięcej i chciałem, żeby jak najwięcej ludzi po prostu usłyszało to, co mam do powiedzenia. Nie mam żadnego skryptu, mam tylko rozpisane, o czym chcę mówić, więc z góry sorry, że chaos będzie czy coś. Jak już widzicie, w tle będzie sobie jakiś run z Isaaca, po prostu, żeby był jakiś background. Pierwszym tematem, jaki chciałem poruszyć, to jest taki core w ogóle, czemu mnie wzięło na nagranie takiego filmu. Czyli obecny stan kanału, to co się na nim dzieje i w ogóle jakie są plany na dalej. Powiem wam szczerze, że czuję totalną stagnację i to jest oczywiste, że czuję tę stagnację, bo od kurczę 2 czy 3 lat robię to samo. Obecnie na tym kanale pojawiają się filmy albo z Twitcha, czyli takie highlighty zmontowane przez Żubra, kiedyś jeszcze przez kolegę w Szotro. Pozdrawiam was chłopaki, super robotę robicie. No i rzeczy z offstreama, które montuję ja. Jak kanał mi wystrzelił w 2021, to jedynym contentem, jaki miałem, to były te zmontowane klipy z grania z ekipą. Ten content z Twitcha wprowadziłem po jakimś czasie równolegle do tego, co robię. I w sumie przyjął się spoko, tak mi się wydaje. Możecie powiedzieć, jakie macie zdanie, jakie filmy wam się bardziej podobają i dlaczego. Ale wracając do tematu, czuję, że content ze streamów mnie totalnie rozleniwił. Nie musiałem tego montować, ponieważ ogarniali mi to chłopaki, przez co ten taki najważniejszy content, myślę, został trochę zrzucony na drugi plan. To też jest między innymi powód tak dużego opóźnienia w klipach, że teraz jeszcze jest stara mapa, mimo że już mamy lipiec, więc chciałbym to zmienić. I tu jest pierwsza, najważniejsza informacja. Utworzyłem nowy kanał na takie rzeczy. To, co do tej pory wrzucałem, oczywiście zostanie na tym kanale, ale od dzisiaj uploady z Twitcha będą pojawiać się na kanale drugim. Zobaczymy, czy na stałe, czy to będzie jakiś krótki eksperyment. Zależy, jak się przyjmie. Materiały te robi Żuber, ten, który wcześniej ogarniał na tym kanale. I moim zdaniem są fajne. Będą bardziej na bieżąco, bo tam będzie mniej montażu. I co? No, serdecznie zapraszam na ten kanał. Miło by było, żebyście tam od razu suba z dzwonem i tak dalej zostawili. A tutaj pojawi się więcej kontentu z grania z ekipą. Czuję się zmotywowany, żeby robić więcej. Już mam jeden film w zapasie na ten moment. Będę się starał trzymać stały schedule uploadów. Postaram się też poeksperymentować z kontentem, powrzucać jakieś inne rzeczy na ten kanał. A ten drugi będzie stricte od rzeczy streamerskich. Kolejną rzeczą, o której chciałem pogadać, to tak w skrócie co u mnie, bo myślę, że wypadałoby się trochę tam podzielić rzeczami. Może i większość ludzi ten kanał ogląda po to, żeby Maciek mówił elo żelo, a Koksu wyzywał śmiesznie, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę się trochę wygadać. Najważniejsza nowina, to może kogoś będzie obchodziło, to ogarnąłem studia. Udało się obronić projekt inżynierski. I póki co, w sumie jako robota, to służy mi robienie to, co robię, czyli ten YouTube z Twitchem, za co wam bardzo dziękuję. To jest totalnie absurdalna myśl dla mnie, że utrzymuję się z grania w komputer. Chore. Jeżeli chcielibyście więcej po prostu info co u mnie, to spodziewajcie się streama na YouTubie. Myślę, że w najbliższym czasie się jakiś pojawi i wtedy będzie rzeczywiście okazja więcej pogadać. Przygotuję też na pewno jakieś ciekawe rzeczy dla was. Ale to dam info, jak już będzie pewny termin i w ogóle. Ostatnia rzecz jest najmniej istotna, ale jest istotna. Mam mniej subów niż Skip Cusienko. Strasznie mnie to Jak to jest możliwe, że mam od niego mniej subów? Niech ktoś mi to wytłumaczy. Więc to jest ta stawka o tym, że o, ten procent ludzi mnie nie subuje czy coś. Wiecie, o co chodzi. I póki nie przebijemy skiby, to będę was tym męczył. Klikajcie tego suba, klikajcie tego dzwona całego. To jest prawie jak PewDiePie i T-Series. Tylko że polskie. Czyli gorsze. Możecie też dać follow na Instagram i Twitter. Szczególnie na Instagram, bo sobie wymarzyłem 5000 w tym roku. I to chyba tyle. Taki filmik typu lekkie oszustwo dla widza. Bo przez tytuł ktoś pewnie pomyśli, że o, koniec kanału, koniec Elo Żelo. Nie, Elo Żelo będzie dalej, Elo Żelo będzie może i więcej teraz. Bo poza uploadami tutaj to pojawi się ten drugi kanał. Mam też prośbę do was, żeby tu w komentarzach nie było tylko 30 razy Elo Żelo albo pytania o przepis na Bigos. Tylko byłoby miło, jakbyście może napisali, co sądzicie o takim ruchu, albo czego oczekujecie dalej od tego kanału, jakieś może propozycje, jakieś pomysły. Na pewno będę czytał i dziękuję. Dziękuję, że oglądacie już tak długo. Naprawdę w chuj to doceniam. Dzięki wam mogę robić to, co lubię i może mało to od siebie pokazuję, ale no w chuj to doceniam. Więc no, dzięki raz jeszcze i trzymajcie się.